Rewiry Kultury. Witam serdecznie w studiu gości pan Jerzy Kisielewski, dziennikarz radiowy, telewizyjny, korespondent. I pozwoli pan, że zapytam właśnie o to, jak to się stało, że wybrał pan słowo mówione, będąc wychowanym w tradycji słowa pisanego? E, owszem, dzień dobry. E... Chociaż tradycja radiowa długa, to nie to, że naszym życiem rządzą przypadki, nie zawsze, mój ojciec zawsze mówił, że w życiu to, na czym ci mniej zależy, że jak chcesz robić jedno, to okazuje się, że będziesz robił drugie, prawda, jak chcesz tego, to przychodzi co innego, tutaj przypominam, że mój dziadek Zygmunt Kisielewski, którego niestety nie miałem okazji poznać, bo zmarł na serce w czasie okupacji w 1943 roku, przed wojną, szefował działowi literackiemu Warszawy II. Miał audycję literacką, która cieszyła się popularnością, zwłaszcza u osób oczytanych, dojrzałych i tak dalej. Mój ojciec miał zacząć pracę z kolei już muzyczną, bo temu się poświęcał. Poświęcał przed wojną, miał zacząć, ale miał zacząć we wrześniu 1939 roku. Wtedy też miało być wykonanie jego utworów w Filharmonii, ale potoczyło się inaczej. Potem był związany z radiem. Bo radio to jest. Przecież już ktoś kiedyś chciał pogrzebać radio przy okazji pojawienia się telewizji i różnych innych. Tych, proszę bardzo, mamy wszystkie możliwe nośniki, mamy media elektroniczne, mamy, mamy to, a. A radio funkcjonuje, bo jest wdzięcznym medium i to, co ja powtarzam, a pani wie i szereg osób wie, radio uczy pokory, bo bywa tak, że ktoś, kto się pokaże w telewizji dwa razy i potem jest gdzieś tam rozpoznany, no to nagle rośnie, robi się coraz większy, a pamiętam taka legendarna postać dzisiaj na emeryturze, ale chyba jeszcze czynny pan Marek Dalba, realizator dźwięku, znakomity, który jak pierwszy raz się pojawiłem z dużą tremą w dwójce radiowej, powiedziała, co pana wzięło, żeby się zająć radiem. Mówi, po dziesięciu latach pozna pana panienka na poczcie, pod warunkiem, że się pan do niej odezwie. Nie <grym> <Dobra, grym> rację. <rady. grym> <laughs> ale ale radio, radio, radio uczy pokory, a poza tym, Słuchacze radia to jest szczególne grono. Oczywiście mamy różne pokolenia, mamy różne, różnie jak się mówi, wyprofilowane radia, ale to jest wdzięczne, wdzięczne medium. Zapewne pani też ma doświadczenie takie, e, telefony od słuchaczy, które potrafią nas zaskoczyć. Że nagle ktoś, kto nie miał okazji nigdy podzielić się jakimś wspomnieniem, jakąś swoją historią, nagle ją jest, ja ale mm, przypominam, to było wiele lat temu. E, robiliśmy audycję o Januszu Korczaku, mm, między innymi z e, autorami pomnika Janusza Korczaka, który, doktora Korczaka, który stanął, stanął w Warszawie. I w trakcie tej audycji mieliśmy dwa telefony, które, mm, jak mówi młodzież, zupełnie nas rozłożyły. Tak? E, mianowicie zadzwonił pan. E, nie młody już, powiedział, że jest niemłody, że stracił wzrok pod wpływem wydarzeń wojennych, ale że dr Korczak bywał, bywał u nich w domu. Tak na marginesie powiedział, no i tak połowa założycieli Izraela bywało u nas w domu. A doktor Korczak kojarzył się z radiem, z, z audycjami radiowymi i mówi, że Gosposia właśnie, ja, mówię, ja jako dziecko pytałem, jak taki duży pan mieści się w takim małym radio, prawda? Bo gosposia mówiła, to jest pan doktor Korczak. A później na koniec audycji zadzwoniła pani, e, która powiedziała, że nigdy nie miała okazji nikomu tego opowiedzieć, że jej mąż był pracował w elektrowni warszawskiej. Miał przepustkę do getta, bo tam sprawdzał jakieś kable i tak dalej, i tak dalej, a ona upychała mu pod szelkami w różne e, miejsca jakieś składniki na zupę dla dzieci, dla doktora Korczaka i podzieliła się taką, taką informacją. Także e, radio jest odkrywaniem można powiedzieć, my z tej strony mikrofonu odkrywamy staramy się odkryć e, coś dla naszych słuchaczy. A z kolei słuchacze mają duże pokłady wspomnień, z którymi mogą się podzielić. I to jest cenne, wydaje mi się, to jest troszkę moja obsesja. Czyli. Pamiętanie, że wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby być niejako łącznikami między jednym pokoleniem a kolejnym, prawda? No, taka jest misja dziennikarza w rezultacie, żeby odnaleźć kogoś. Ale ja mam wrażenie, że każdy może być takim łącznikiem. Bo jeśli znajdujemy, nie wiem, czy to notatki, czy ślady po dziadku, po babci, coś notowali, czasem to może być kwitek, czasem to może być zeszyt szkolny. Mm. Jeśli to przechowamy, jeśli to nas do czegoś zainspiruje i przekażemy to komuś, to jesteśmy takim brakującym ogniwem, prawda, żeby, żeby uzupełnić. Więc tutaj na, namawiałbym wszystkich, żeby notować chociażby dla siebie. Na szczęście są już, jest ten znakomity ruch archiwów społecznych, który pączkuje ładnie. W Warszawie pod, to się dzieje pod egidą ośrodka Karta, gdzie, gdzie po prostu można przekazać swoje archiwy, ale również nagrywane są świadectwa. Czyli ktoś, kto był świadkiem czegoś, albo opowiada po prostu swoje przeżycie. Wszystko jedno, czy to no, głównie chodziło o wojenne, powojenne, ale przecież teraz e, czas upływa i wspomnienia ludzi z, nie wiem, z sierpnia 80 roku, prawda? E, jak to było w Opolu, jak to było we Wrocławiu, jak to było gdzie indziej, to też jest cenne. Także trzeba, trzeba opowiadać historię, trzeba ją gdzieś tak jak te motyle kiedyś się przyszpilało do, do gabloty. Mówi Pan o tym, w jaki sposób rozumie media jako nasze zadanie, jako łącznika pośrednika, po, po mhm. Ale tak się złożyło poprzez Pana także działalność zawodową, no że miał Pan co przekazywać. Był Pan rzeczywiście świadkiem historii, bo najważniejsze przemiany to. w Polsce. Czuję, działy się, się pana... staro świadkiem <laughs> historii. Nie <laughs> wypominam, ale rzeczywiście m, m, chciałabym, żeby przywołał Pan takie wspomnienie, takie wydarzenie w Pana życiu. Zawodowym, kiedy pan czuł namacalnie, że ta informacja, którą przekazuje, to oto wydarzenie tak. zmienia, zmienia Polskę, zmienia kształt Europy, zmienia kształt świata. Oczywiście są te wydarzenia, nazwijmy to prywatne. Jak się jest dzieckiem, to osoby, które pojawiają się w domu, tak jak wtedy doktor Korczak w domu tego pana, który zadzwonił do radia anonimowo, to nie zdajemy sobie sprawy, że być może te osoby kiedyś będą uważane za szalenie ważne w historii Polski. nie robi polskiej. się od razu notatek tak. po takim spotkaniu. <grym> tak. Natomiast rzeczywiście takie osoby um, um, silne osobowości zostawiają ślad. Zostawiają ślad w psychice dziecka. Ja tak pamiętam na przykład Leopolda Tyrmanda. To, to jest pewien fenomen, że Tyrmand wraca. Przecież są pisarze, którzy popadli w taką dziurę pamięci e, i mało kto o nich pamięta. Natomiast e, Leopold Tyrmand co ile ślad wraca, prawda? Zły jest czytany, kolejne pokolenie. Hmm, kolejni e, filmowcy próbują się zmierzyć ze złym, ale jakoś na razie nie wychodzi. Hmm, e, no, już, już prawie miał być, ale zdaje się, że syn Termanda ma jakieś zastrzeżenia, bo on jest bardzo, bardzo aktywny. E, więc pamiętam e, pamiętam Termanda, który miał podejście do dzieci. Ja byłem takim grzecznym dzieckiem, uprzejmym, jak kiedyś przynosiłem. Mama prosiła, żeby przynieść z kuchni herbatę dla Tyrmanda i dla ojca. I Tyrmand na mnie spojrzał i powiedział: Co się szczerzysz? Bo się uśmiechałem uprzejmie. Natomiast potem pamiętam, jako że przyjaźń Leopolda Tyrmanda z moim ojcem to było coś szczególnego, czemu Tyrmand dał wyraz w swoim dzienniku 54 te ich rozmowy, te ich opowieści. Jak pisze, że wpadł kisiel, powiedział, że nie będzie się rozbierał, bo jest tylko przelotem. Gadaliśmy półtorej godziny. Prawda? I mówili o problemach szalenie ważnych, które też są takim sygnałem. Tyrmand narzekał na... E, I mało tego, z pamięci cytuję całą tą rozmowę. Tyrmand narzeka na to, że odrzucono mu jakiś tekst, że cenzura, że coś jeszcze tamte lata. A ojciec przekoduje. Że jeśli ktoś ma potrzebę tworzenia, to ma to robić bez względu na to, czy to ujrzy światło dzienne, czy nie. I, i przywołuje kompozytorów, klasyków, którzy umierali w biedzie, a ich utwory stawały się, u, uz, były uznawane za genialne 50 albo 100 lat później, prawda? I niektórzy odchodzili z tego świata, nie słysząc wykonania swoich utworów, co wydaje się być okrucieństwem dzisiaj, a my dziś się zachwycamy. No, nie każdy był jak Mozart, prawda? Kiedy. Yy, także, i ojciec przekonuje Tyrmanda, że pisz, prawda, pisz, potem coś, coś z tego będzie. No, Terman za życia miał pewien sukces, no ale okazuje się sukcesem jest to, ile lat mija od, od jego śmierci. Także różnymi, e, oczywiście jak mówimy o tych domowych spotkaniach, to Leopold Tyrmant, oczywiście Jerzy Waldor, nie, niezwykła postać, też przyjaciel ojca z, e, z z czasów studenckich, przedwojennych, człowiek o niezwykłym poczuciu humoru, no, mało tego, mistrz, można powiedzieć, autokreacji, dlatego że Jerzy Waldorf tak się ubierał, tak się nosił i tak się wysławiał, to było zaprzeczenie PRL-u, prawda? Bo on nosił się tak, jak przedwojenny, przedwojenny ziemianin, prawda? I był przywiązany i był przywiązany do tych śladów tamtej Polski. Stąd ten pomysł. No, rozmawiamy blisko. Przepraszam, ja odchodzę od tematu. Miałem pani tak, powiedzieć Dlaczego. dlaczego <noise> może wrócimy do tego tematu, bo chciałabym, my, my może zostańmy rzeczywiście przy Waldorfie. A z tym, no, a tym pisaniem e, to jeszcze, żeby się wywiązać z pytania. E, z tym pisaniem. No jak się ma ojca piszącego i rozpoznawalnego, to oczywiście, że to trochę blokuje. To jest, to jest sprawa jasna. Każdy wodzi sięgnąć po tekst ojca niż gdybym ja się przebijał i, mm, i wszyscy by porównywali. Mówię, ja, ten młody kisiel, Kisielski to nie to samo. No Oczywiście, że nie to samo. Stąd tu kołem powiedzenie, że ja jestem tylko woda po kisielu. Co stało się tytułem książki? Tak. Za którą bardzo dziękuję, przez którą przechodzi się z wielką przyjemnością, czytając między innymi o tych postaciach, które pan wspomina w tej rozmowie, wielce wyważona także mam wrażenie, czy były takie momenty, kiedy zastanawiał się pan, czy umieścić jakiś fakt, bo, bo brał pan odpowiedzialność także za inne biografie, za inne postaci, za wielkich pisarzy, nie tylko za swoje życie, życie swojej rodziny, ale także o no, się innych, bo starałem się to, czego byłem świadkiem, albo to, co słyszałem w domu. E, no i szczęśliwie pewne rzeczy się. Potwierdzają, bo opisuję pewną anegdotę związaną z Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim. Ja byłem za mały, żeby być wtedy w stołówce Domu Literatów. Mm, tylko widziałem, zaglądałem tam, no później jak już. E, natomiast opowiadam pewną anegdotę związaną nawet z nieprzyzwoitymi słowami prawda, i z genialnym poczuciem humoru trochę szalonego Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Mm. O, między innymi, nie wiem czy na antenie, to mogę się sam wypikać, prawda? Oczywiście. To była, to była opowieść, opowieść o tym Stołówka Związku Literatów Kraków, Krupnicza 22. Dom, który Gałczyński nazwał Domem 40 Wieszczów. Bo rzeczywiście, proszę sobie wyobrazić, po wojnie dom, w którym mieszkają najpierw Niemcy, potem oficerowie Armii Czerwonej, i potem nagle okazuje się, że można go przejąć i przejmują go ludzie działający w związku. Wtedy jeszcze przedwojenna nazwa Związek Zawodowy Pisarzy. I pojawiają się w Krakowie ludzie, którzy są rozbitkami, prawda? którzy wracają z wojny, wracają z obozu, wracają z lasu e, i nagle w jednym domu. E, Pojawia się Gałczyński, pojawia się e, Tadeusz Różewicz, pojawia się Jerzy Andrzejewski, mm, pojawia się młody Sławomir Mrożek, na, e, Wisełka, jak mówili przyjaciele, czyli Wisława Szymborska. Tak pieszczotliwie nazywali ją. E, zagląda przelotnie Czesław Miłosz, e, Kronikarz tego domu, Jan Polewka, dzisiaj dyrektor Teatru Starego, ale scenograf w ogóle, człowiek teatru, który mieszka w tym domu, udokumentował, że e, przez ten dom przewinęło się stu, bodaj ludzi parających się piórem. Oczywiście nie wszyscy przeszli do historii, tak jak Wisława Szymborska czy Czesław Miłosz. No ale Sławomir Mrożek, prawda. Teraz mieszka w Paryżu Ludwik Flaszen, współtwórca Teatru Grotowskiego. Także długo o tym mówić. No A wracając do tej nieprzyzwoitej anegdoty i nowej puenty, która, która jest, mianowicie mianowicie stołówka i obiady klubowe, niedrogie i tak dalej. I profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego się zorientowali, że tam można dobrze zjeść, przyzwoicie, a Krupnicza prowadzi do, i do Biblioteki Jagiellońskiej, i do wydziałów różnych. No i przyszedł starszy profesor, a tam był taki zwyczaj, że się podchodziło do bufetu i była tak wydrukowana, blada taka lista menu i trzeba było wybrać ten i ten profesor stoi i mówi bardzo przepraszam, bardzo przepraszam, nie mogę odczytać, jaka dziś jest zupa. A obok bufetu stał Gałczyński, taki trochę odenty, bo on miał, niektórzy twierdzą, że to była taka dwubiegunowość, jak pisał, to w ogóle był absolutnie trzeźwy, nie używał alkoholu, zamykał się, pisał. A jak przychodził moment rozluźnienia, to wtedy I stał Gałczyński odęty, ten profesor pytał, jaka dziś jest zupa. Mówi, ma drogi panie, chłopaka. I ten profesor. No, z najbardziej barwnych postaci. I proszę sobie wyobrazić, znając z paru źródeł i domowych, i innych tą opowieść, choć nie byłem jej świadkiem, umieściłem nie bez lęku w książce. I proszę sobie wyobrazić, w zeszłym tygodniu prowadziłem spotkanie w Warszawskim Klubie Księgarza z panią Kirą Gałczyńską, córką. Konstantego, e, która napisała wspomnieniową książkę kolejną, ale taką przeglądową, tak różne fragmenty swojego życia, i na koniec napisała mi w dedykacji, że z wdzięcznością za określenie zup. <sum> I włożyła to do swojej książki. Prawda? Chociaż wiemy, że rodziny nie zawsze przepadają. Staramy się tak polukrować naszych, naszych ojców, czy ten są osoby. Jak ktoś przypomina anegdotę taką pikantną z życia kogoś, to zdarzają się, nie wiem, synowie, córki, którzy mówią, ach, to nieprawda, nie za to go cenimy i tak dalej. Anegdota żyje długo. A poczucie humoru jest w życiu, w życiu ważne. Jedno istotne to a propos ludzi. My, dziennikarze, poznajemy bardzo wiele osób, zawodowo można powiedzieć, niejako, i wywierają na nas wpływ. I między innymi dlatego sprawy językowe, ja kiedyś poznałem prywatnie, a potem. Połączyły nas więzy jakiejś przyjaźni, a no w każdym razie podziwu mojego dla niego, mówię o profesorze Szewachu wajsie, który zresztą genialne słowa tworzy po, mm, w języku polskim. I kiedy teraz już zaczął mówić tak czyściutko, już nie, nie tworzy nowych, ale jak odbierał doktorat honorowy Uniwersytetu Warszawskiego, powiedział, że w życiu bardzo ważny jest humor, a jeszcze, zwłaszcza w życiu publicznym, a jeszcze ważniejszy jest samohumor. To jest genialne określenie, samohumor. No właśnie, może rodzaj autoironii, no tak, ale żeby się śmiał. i tak dalej. No jedno słowo, samohumor. No. Tak. Trzeba mieć inteligencję, żeby w ten sposób żartować, żeby być inteligentnie uszczupliwym. Tak. Jak no to... to bywało w pana domu. Bywało. Bywało oczywiście to poczucie humoru. Ja szukałem klucza też do tamtych czasów krakowskich. Kiedy umówmy się, ludzie znajdują się, stracili wszystko, prawda, bo nie, nie ma domu, nie ma mieszkań, tak jak było w przypadku moich rodziców, którzy byli war warszawską rodziną. Mm, ale skąd się bierze to poczucie humoru i ten taki oddech w latach 40.? -tych? Żyjemy. Skończyła się wojna, żyjemy. A do tego jeszcze Kraków dostarcza, no proszę, nieruszony. Czyli w Krakowie byli ludzie, którzy mieszkali w rynku. E od zawsze i się nie zmieniało. Ja do dzisiaj pamiętam, e, pierwsza klasa szkoły podstawowej, chyba szkoły muzycznej, czy druga, i zaproszono mnie na e, urodziny koleżanki, stare mieszkanie krakowskie, stare meble e, no i duże mieszkanie. Ktoś powiedział, możecie się bawić tutaj w tych dwóch pokojach, ale do tego trzeciego, takie przeszklone drzwi matowe, nie wchodźcie, bo tam dziadek no to oczywiście jak się dzieciom coś takiego powie no to szukałem pierwszy, pierwszego pretekstu cichutko otworzyłem drzwi i co zrobiło na mnie wrażenie portret Franciszka Józefa podświetlony jakąś taką wieczną lampką, taki prawie że ołtarzyk no to, to jest Kraków, to jest Galicja prawda, to jest nie, nie wiedziałem jeszcze, byłem za mały żeby wiedzieć o zaborach w jakim zaborze był Kraków prawda i tak dalej, ale jak zobaczyłem tego Kajzera, prawda, e, uczczonego. To potem to jest klucz do, do, do wielu wydarzeń, jak się patrzy. Także ten Kraków tamtych lat to, to szczególne. Na przykład, nie wiem, znałem, wtedy wydawało się zupełnie normalne, był też przyjacielem ojca, przyjacielem domu Marian Eile, człowiek, który założył przekrój. Jeśli potem się spotykałem ludzi, przy, którzy przyjeżdżali z głębokiego Związku Radzieckiego i robili wszystko, żeby móc mieć prenumeratę przekroju, bo dla nich to było okno na świat, prawda? Przecież sobie wyobrazić gazetę, dla której w odcinkach pisze Gałczyński, pisze Miłosz, pisze, pisze ktoś. Coś niezwykłe. Mimo, że i to był jeszcze taki czas, który mój ojciec nazywał Polską Mikołajczykowską, czyli no, tak powiedzmy do, do 49, czy coś, kiedy w zasadzie, w zasadzie dużo wolno. Jest jakaś dyskusja tutaj, nie wiem, powstaje tygodnik powszechny. Yy, w tym domu na Krupniczej ścierają się. Tu, tu mamy marksistów, tu mamy katolików, tu mamy pisarzy, tu mamy szale, szalonych artystów. Także jakieś takie poczucie wolności. Stąd, stąd moje przywiązanie do tej Krupniczej. Ja się tam urodziłem, bo urodziłem się w domu do tego jeszcze. Tak, tak, tak bywało. I chłonąłem to, to, co się da. A teraz, właśnie z Janem Polewką i z producentami filmu dokumentalnego, próbujemy. Trzecie wyobrazić ten dom, który niestety troszkę no, pada ofiarą i, i podziałów własnościowych i tak dalej. Poza tym tam nie były szczególne warunki, więc ludzie ludzie podchodzili, Więc dom jest taki częściowo zamieszkany, prawda? taki troszkę dom widmo, jak to bywa z powodu reprywatyzacji, a obok. Ogród, ogród mechoferów, rodziny tego słynnego malarza, i willa, w której y, urodził się Wyspiański. Y, a na tej samej ulicy jest pracownia Rodakowskiego, była pracownia Malczewskiego. I co krok to jest coś. Jest zresztą pomysł w ogóle odkuchania y, całej tej y, ulicy. Na szczęście ogród mechoferów, który. I willa jest teraz własnością Muzeum Narodowego, więc tam jest życie. Kiedyś to był zdziczały ogród i marzeniem wszystkich dzieci skropniczej było to, żeby przejść przez płot i burszować w takim mm -hmm. dzikim ogrodzie. Mm -hmm. Przepraszam, ale wspomnienia się uruchomiły. Mm -hmm. To Także... pięknie. Myślę też o tym, bo wspomina pan pewne środowiska. No Krupnicza, ulica, ale jednak była takim środowiskiem. Tygodnik powszechny, Mezzolafit, tak. Giedroć, z którym bardzo blisko. Krakowie też Przekrój, też było środowisko przekroju. I, przekroju tak. I tak sobie myślę, czy dzisiaj byłoby to możliwe? Czy to jednak te czasy i ten rodzaj wspólnoty powodował, że takie ośrodki się tworzyły, że ludzie pióra na pewno wpływali na siebie nawzajem? I to Weźmy sobie, że to było pewnie dla niektórych naszych y, młodych kolegów, a czy młodych słuchaczy, będzie prawie niezrozumiałe. I to było w czasach, kiedy się pisało list, on szedł jakiś czas, no. <laughs> potem czekało się na odpowiedź, prawda? <laughs> e, przypomina mi to, tak było w życiu Witkacego. Witkacy pojechał do Australii raz. A list z Australii szedł jakieś trzy miesiące, mógł iść do pół roku, więc ktoś mógł nawet już zacząć wracać, zanim odpowiedź przychodziła, Ale dzięki temu, proszę sobie wyobrazić, ile lat już nie ma na tym świecie Jerzego Giedroycia, wychodzą kolejne tomy korespondencji. On miał poczucie, że to jest ważne. Nie miał poczucia własnej ważności przesadnej, no, tak jak ktoś go określił, Jerzy Giedroyc redagował ludzi. <grych> Natomiast miał niezwykłe wyczucie, miał, jak się mówi, nosa do twórczych ludzi, których namawiał do, do pisania i wymieniał zmienił korespondencję i do tego odkładał pytanie-odpowiedź, list wysłany i list, który wracał. Stąd e, e, Bobkowski, stąd Mieroszewski, stąd Miłosz. Prawda. Gdyby... Ja, w zasadzie wszyscy to potwierdzają. Gdyby nie było kultury paryskiej e, redaktora Jerzego Giedroycia, Józefa Czapskiego, niezwykłej postaci, e, to kto wie, czy Czesław Miłość dostałby Nobla. Dlatego, że oni się tak zaangażowali w propagowanie, bo przecież jury noblowskie musi e, przeczytać. Akurat w przypadku miłosza rzecz była prostsza, bo pisał również po angielsku, prawda? No i spędził tyle czasu w Stanach i, i w świecie, był obywatelem świata. Ale życie toczyło się wolniej, ale relacje międzyludzkie były silniejsze. Dobrze, można się z kimś pokłócić przez telefon czy sms-em i potem przeprosić, no i to trwa, to jest szybkie. A jeśli ktoś czuł się urażony i napisał to w liście i ten list został, a potem jest odpowiedź, potem jest pół roku ciszy i potem się wszyscy przepraszają, no to robi się jakaś historia. Jest taki tom niezwykły y, zupełnie y, korespondencji y, Jerzego Giedroycia z Janem Nowakiem Jeziorańskim. Dwaj ludzie, którzy rzeczywiście rywalizują trochę ze sobą. Obaj mają instrument oddziaływania na Polskę. Tylko, że jeden ma Wolną Europę, rozgłośnie Polską Radia Wolna Europa, a drugi ma miesięcznik Kultura, który w najlepszym czasie wychodzi w nakładzie sześciu tysięcy, czy tam siedmiu tysięcy egzemplarzy. I patrzą na siebie, obserwują się, prawda, w pewnym momencie zderzają się w niektórych sprawach, ale prawie każdy ich list kończy się, nawet jeśli widać, że jest to Okres taki trochę konfliktowy wokół jakiejś konkretnej sprawy, to kończy się takim wzajemnym uznaniem za to, co robimy dla przyszłej wolnej Polski. Czyli to jest wzruszające, że, że ludzie podporządkowani jednej sprawie. Miałem okazję poznać Jana Nowaka Jeziorańskiego. Nawet nagrałem z nim. Rzecz prosta. Alfabet Jana Nowaka. Nagraliśmy bodaj 50, 50 nazwisk. Nie udało nam się dokończyć. Telewizja wyemitowała te o papieżach, bo Jan Nowak znał czterech, pięciu papieży. Niezwykła, niezwykła postać. Także, no więc dlatego pozwoliłem sobie namówiony przez przyjaciół, powspominać trochę w tej książce. Chciałabym, żeby pan wspomniał także i, i, i może to będzie opowieść o pewnej kontynuacji pomysłów, które zaczynały się, rodziły się w głowach właśnie tych wybitnych postaci, o których pan dziś opowiada. I wróćmy do tego osobnika z ogromną Kindersztubą, to... czyli Waldorfa. Jesteśmy przed dniem zadusznym, tak a, a jego pomysł ma po prostu współcześnie wciąż kontynuację. Jak pani zauważyła, to zresztą to zresztą Tytuł zasugerowała mi znakomita pani redaktor Sylwia Frołow. Redaktorki, bo w większości przypadków od lat to są kobiety, odgrywają olbrzymią rolę przy powstawaniu książek i to książek pisarzy zawodowych. Dlatego, że mają wyczucie i cierpliwość. Mężczyźni nie mają takiej cierpliwości. Więc jest taki rozdział w tej mojej wspomnieniowej książeczce zatytułowany Waldorfowie. To akurat temat, który jest, e, można powiedzieć, na bieżąco ćwiczony w różnych, e, w różnych e, konfiguracjach w naszych czasach. Rzecz polegała na tym, że e, Jerzy Waldorf e, dzielił życie, dzielił mieszkanie, dzielił wszystko ze swoim przyjacielem, z którym łączyły ich związki przez 60 lat. Nawet mówiło się, że po wybuchu wojny trzy osoby szły przez zieloną granicę na Litwę. To był hrabia Tyszkiewicz, który szedł po ordonkę, do której, kochankę ordonówną, do której zapałał wielkim uczuciem. To był Jan Ekier, wybitny pianista, chopinista, który szedł po Danutę Szaflarską, aktorkę wtedy już uznaną, choć bardzo młodą. I Jerzy Waldorf po Mieczysława Jankowskiego, e, młodego człowieka, mistrza baletu, e, na którego punkcie można powiedzieć oszalał. E, i, e, I było w tym coś tak naturalnego, proszę sobie wyobrazić, że kiedyś my mieszkaliśmy w oficynie na tej słynnej Krupniczej. Ja wyglądałem przez okno, bo lubiłem patrzeć, kto idzie, prawda? Każdy miał inny chód, każdy inaczej wyglądał, prawda? Taki ptasi wygląd. Yy, Sławomira Mrożka, bo był wysoki chudy wyglądał jak fleming jakiś, albo, <śm> <śm> albo coś. I w pewnym momencie zawołałem do mamy: Mama, mama, idą Waldorfowie. I moja mama się trochę przeraziła, bo ja byłem mały. A szedł Jerzy Waldorf z Mięczysławem Jankowskim. Jak się na nich patrzyło, było tak naturalne, że tą stroną męską dominującą był Jerzy Waldorf, ubrany właśnie w starym stylu i tak dalej, i tak dalej. I Mieczysław Jankowski, który miał coś w sobie trochę kobiecego, prawda? mało tego jak prowadził dom, jak gotował wspaniale i proszę sobie wyobrazić my dzisiaj robimy z tego różne cuda, oczywiście czasy były nie obnosili się z tym Jerzy Waldorf w niektórych towarzystwach przedstawiał to jako dalekiego Mieczysława Jankowskiego jako dalekiego kuzyna, mówi to mój daleki kuzyn przybrany brat, prawda, czy coś w tym stylu kiedy wrócił z nim do domu w czasie wojny mama Jerzego Waldorfa bo to ona była silną osobowością w, w rodzinie, nie ojciec Jerzego Waldorfa, tylko mama, jak spojrzała, powiedziała: W takim razie witam drugiego syna w domu. Co nie było takie proste. A ojciec Mieczysława Jankowskiego, sędzia grodzki w Wilnie, który miał trzy córki i jednego syna, i zorientował się, że, yy, że coś jest. Tam mówi, Mam czwartą córkę, prawda? A, a, a Mietek, bo tak. Nazywaliśmy go i do, do, do końca życia. Pierwsza rzecz, którą zrobił, to uciekł ze szkoły i się zapisał do szkoły baletowej, bo marzył o tym. Potem był tancerzem bardzo przyzwoitym, potem był pedagogiem baletu. Czyli coś, coś w rezultacie wzruszającego w tej ich relacji, do tego stopnia, że mały. Szczawik, którym wtedy byłem, patrząc na nich, powiedział: idą Waldorfowie. No to była para, prawda? To widziało każde, każde dziecko, natomiast z tym się nie obnoszono. A pomysł, oczywiście było mi, można by, jestem trochę dzieckiem szczęścia, prawda? Dlatego, że przyjaźnie niektórych osób odziedziczyłem po ojcu. Z Waldorfami zawsze, od czasów krakowskich, Ojciec ciąg, ojciec zaczął pracę w przekroju. Po jakimś czasie napisał list do Waldorfa, który ten list mam, e, namawiając go, żeby przyjeżdżał do Krakowa, bo to jest taka gazeta. Mówi, w redakcji w zasadzie nikt nic nie robi, a gazeta robi się ciekawa. To jest przekrój. Mówi, przyjeżdżaj. No i Waldorf przyjeżdża i proszę sobie wyobrazić, e, poza pisaniem do gazety wpada na pomysł, że trzeba coś robić kabaret i zakładają kabaret Siedem Kotów. E, Mietek Jankowski zostaje wysłany do Warszawy, żeby przywieźć, namówić Irenę Kwiatkowską. Osobę, jedyną osobę, która na Gałczyńskim była w stanie wymusić skrócenie albo wydłużenie tekstu. No i tak powstaje, powstają te najsłynniejsze skecze, ta czpiotka ta idiotka, prawda, czy, czy coś. E, tak powstaje Zielona Gęś, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie twórcze, e, twórcze czasy. Jerzy Waldor był tak przywiązany do śladów przeszłości, do śladów materialnych i tych niematerialnych, że trzeba o to dbać. Przecież, jak zobaczył zakopaną, zapuszczoną była w prywatnych rękach, ktoś widocznie nie miał finansów, prawda? Wilde Szymanowskiego, a Waldorf od przedwojny był absolutnym wielbicielem talentu, uważając, że, że to jest wielki kompozytor, będzie kiedyś odkryty i rzeczywiście teraz jest grywany, prawie każda filharmonia europejska ma w repertuarze Szymanowskiego król Roger, kiedyś uważany za trudny, mało czytelny tekst i jest grywany przez najlepsze. Teatry operowe. I tak Waldor walczył o Szymanowskiego, i nagle nie pytając nikogo o zgodę, zrobił zbiórkę ogólnopolską pieniędzy na atmę, na willę Szymanowskiego, żeby ją wykupić z prywatnych rąk i zrobić tam muzeum. Już dawno z tej drewniany, willa to może za dużo powiedziane, ładny zakopiański dom drewniany, który chylił się ku upadkowi. No i jest, jest dzięki Waldorfowi. E, człowiek, który przesuwał pomniki. Pomniki Gnacego Jana Paderewskiego w tym roku i w przyszłym będzie się dużo mówiło o Paderewskim, prawda, o no, jeden z ojców polskiej niepodległości i tak dalej, ale nielubiany troszkę przez władze prl -owskie. W związku z tym pomnik, który był zakopany w ziemi podczas okupacji, najwięcej ryzykował po wojnie, bo chciano go przetopić wręcz. I wreszcie postawiono go, Waldorf się dobijał, 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 postawiono go obok Siedziby, y, wtedy to się nazywała Wyższa Szkoła Muzyczna, czyli dawne konserwatorium, dziś uniwersytet muzyczny. No to Waldor podniósł taki krzyk w felietonach, że postawiono go w parku, gdzie najwyżej pies go obsika, a nikt go nie zobaczy. I tak długo drążył, że wreszcie pomnik Padere, zresztą ładny, stoi w alejach ujazdowskich, czyli w parku ujazdowskim, także go widać, jak się przejeżdża. A jego pomysł y, z pomnikiem marszałka. Ja akurat byłem świadkiem, bo już wtedy do tego jeszcze mieszkaliśmy blisko siebie. Moi rodzice już nie żyli, i, a my się zbliżyliśmy z, Wal, z Waldorfem. I kiedyś przychodzę do Jerzego Waldorfa, a Waldorf mówi, e, mówi słuchaj, ile jest pomników Wiktora Emanuela w Rzymie, albo we Włoszech. Ja mówię, słuchaj, każde miasto ma Wiktora Emanuela, dlatego że no, zjednoczył Włoch. A on mówi, właśnie. Nie będziemy walczyli z brzydkim pomnikiem, tylko postawimy drugi. Bo stoi koło Hotelu Europejskiego, nazwany złośliwie przez Warszawiaków dziadkiem parkingowym. Stoi pomnik Piłsudskiego, taki smutny, wspartego na szabli, ale stoi dokładnie na parkingu i obok. Nie obok co Nie. I zaczął drążyć. Powołał komitet, powołał coś jeszcze. Mało tego, powiedział, że jest w belwederze dobra rzeźba marszałka. Dłuta e, Ostrowskiego i tylko trzeba ją powiększyć. No więc po, chyba była zgoda rodziny, choć nie byłem pewien. Mm, I na koniec, jeszcze też byłem świadkiem, przychodzę do Jerzego Waldorfa, a Waldorf mówi, co sądzisz o prezydencie Kwaśniewskim. Ja mówię wiesz, jest dość sprawdy On no. no, właśnie, bo pytałem paru osób, mówi, bo będziemy mi inaugurować pomnik. I mówi, wiesz, zadzwoniłem do niego, bo zdaje się, że nie ma ochoty przyjść na inaugurację pomnika. Więc zadzwoniłem, ale chyba mnie spławili, bo powiedzieli, że nie ma, że oddzwonią. I w tym momencie dzwoni telefon i dzwoni prezydent Aleksander Kwaśniewski, mówi: Nie wiem, w jakiej sprawie pan dzwonił, panie redaktorze, czy tam, panie profesorze, wręcz mówiono do Waldorfa, ale zgadzam się, bo panu się nie odmawia. A Waldorf powiedział: Podobno nie chce pan przyjść na inaugurację pomnika. Mówi, tu ludzie o nie najgorzej o panu mówią, to chce pan błąd popełnić? I oczywiście to było wyczucie prezydenta Kwaśniewskiego, że Kwaśniewski przy Piłsudskim różnie może reagować. Stara Gwardia i różnie reagowała. Ale stanął jakby dalej w cieniu, bo główną osobą był Marcin Święcicki, który był wtedy prezydentem Warszawy. No więc prezydent Warszawy, tutaj Warszawski. I z tyłu jest napisane, że pomnik stanął dzięki Jerzemu Waldorfowi. Jerzy Waldorf, jak zobaczył Powąski po wojnie, cmentarz powązkowski. Czasem mówimy o Krakowie, mówimy o Skałce, mówimy o Wawelu, mówimy. No, każde miasto ma swój, swój cmentarz, ale jakby Powąski był nie do końca doceniany. I Waldorf, zaniepokojony tym, zwrócił się do swojego mentora, czyli profesora Lorenza, Stanisława Lorenza, z którym w czasie okupacji ratowali jeszcze dzieła sztuki. I powiedział, co robić? Przecież są rodziny, które wyginęły podczas wojny i został tylko grobowiec. Grobowiec z rzeźbami, grobowiec cenny artystycznie. No to Stanisław Lorenz powiedział, niech pan założy komitet. No i tak Jerzy Waldorf założył na początku lat 70. Komitet Opieki nad Starymi Powązkami, który dzisiaj nosi nazwę imienia Jerzego Waldorfa. No i zawsze powtarzał: mówi, dobrze, no, trzeba wziąć fundusze. Mówi władze. I władze, i Kościół mówi na mnie, na początku, mówi mi patrzyły troszkę koso, bo władze sądziły, że ja będę re restaurował groby dawnych arystokratów, szlachciurów, prawda? Kościół też nie bardzo wiedział, jak do tego podejść. A mi trzeba zdobyć fundusze. No i, a Waldorf jak podejmował się jakiegoś pomysłu, też miał gotowy scenariusz na, na ten. Tam nie było spontaniczności takiej, że zo zobaczymy, jak będzie. Nie. W związku z tym, i ja stale to powtarzam, bo on to powtarzał, Powiedział, dobrze, no, w lalce Prusa pani Izabela Łęcka zbierała pieniądze yy, po uroczystościach kościelnych, po mszach. Zbierała wśród arystokracji pieniądze, dla, żeby pomóc ubogim. No, mówi, gdzie szukać w PRL-u arystokracji? Mówi, trzeba szukać wśród arystokracji talentów. I sam osobiście zadzwonił do aktorów, wtedy do aktorów, Pytając, czy przyjdą na kwestę. No i proszę sobie wyobrazić, co aktorzy, aktorki, którzy byli na pierwszej kwestii i przychodzą dzisiaj. Eee, I Waldorf powiedział: Ja odejdę, wy to przejmiecie. Potem ktoś jeszcze musi, musi to przejść, bo to jest nieskończone. Przypominając o jednej rzeczy. W czasach zaborów nie wolno było stawiać pomników w Warszawie, na mieście. To nie dotyczyło powązek. W związku z tym niektóre rzeźby nagrobne są dłota najlepszych rzeźbiarzy z tamtych czasów. To jest galeria rzeźby po prostu. Mm. Mało tego, ja to nazywam dzisiaj, że tam są uczucia zaklęte w kamieniu. Z, e, Im większy dramat, im większe uczucie wobec osoby pochowanej w tym grobie, tym w przypadku zamożnych mieszczan, e, piękniejsza rzeźba. Jest taki grup 18-letniej dziewczyny Lusi Larciborowskiej której rodzice zamówili rzeźbę takiego anioła ulatującego z uchylonego sarkofagu, z uchylonej trumny. Marmur kararyjski, zamówiony u rzeźbiarza włoskiego. We Włoszech są dwa takie. I trzeci jest na, na powązkach. Czyli jakie musiało być uczucie i dramat tych ludzi, że byli w stanie wydać tak duże sumy, żeby ściągnąć ten. ten. I takich miejsc jest wiele. Mhm. Jak pani widzi, Jerzy Waldorf mnie też zaraził. Absolutnie. I, no I stała się rzecz niezwykła. No, aktorzy, to się rozszerzyło na dziennikarzy, na ten, przychodzą, żeby kwestować właśnie w tych dniach, w tym roku 29 i 1 listopada. I jest to szczególne. Udało się przez te 43 lata 1500 nagrobków odnowić. Mało tego, ja się cieszę, że to jest inicjatywa Waldorfowa, jest zaraźliwa, bo w zasadzie w każdym mieście w Polsce jest mniejszy lub większy komitet, i wszyscy mówią, dlaczego w Warszawie można, a u nas nie można. Pomysł, pomysł Waldorfa, czuję, a te spotkania. Aktorów z, z ludźmi, którzy ich uwielbiają. Ludzie czekają. Mało tego, mówię już o ludziach, którzy odeszli, bo kwestarze odchodzą. Jakaś pani, która mi zawsze mówiła, mówi pana znam, ale ja czekam na Kęstowicza, żeby mu wrzucić, prawda? Czekano na Marka Perepeczkę. Dwa dni temu, trzy dni temu odszedł Lech Ordon. postać, no, i filmowa, i teatralna. Uroczy człowiek kwestował. Jemu wrzucano. No, przenoszą się Danuta Szaflarska, która przecież e, tylko w zeszłym roku nie była, a tak była zawsze, chociażby na pół godziny, na godzinę. E, przyjaciółka Waldorfa z czasów przedwojennych. E, no i przychodzą młodzi, przychodzą aktorzy serialowi, przychodzą ci. E, mało tego, jeśli spóźniamy się z telefonem, to mówią, jak to. Ja już myślałem, że o mnie zapomnieliście. Także e, no, coś niezwykłego. Coś niezwykłego i życzę kwestującym w Opolu czy, czy w innych, tych, którzy są wrażliwi, żeby też. A rzeczywiście Powąski to, to, to Panteon Warszawski, bo jeszcze, żeby było lżej, Jerzy Waldorf kiedyś powiedział, a nie czuł się najlepiej i mówi: Słuchaj, ale. Pani Magdalena Zawacka prezentuje swoją książkę. Trze, trzeba być. Jest wierna kwestarka, od zawsze jest. Trzeba być. Mówi, czy pójdziesz ze mną? Ja mówię, pójdę. Pojechaliśmy samochodem. Jerzy Waldorz miał zwyczaj, podnosił laskę do góry, żeby zasygnalizować, że chce zabrać głos. Bo, bo twierdził, że Bóg daje ludziom po głowie albo po nogach. Powiedział, mu, nieszczęśliwie dał po nogach. Czyli gorzej chodził, ale głowa pracowała. I w pewnym momencie wstał z trudem i powiedział: Moja droga, kwestarko. Słyszymy już ten głos Waldorfa. Nie będę naśladował, bo się nie. Moja droga, zasłużona kwestarko. Ty wcześniej, i ja wcześniej, ty znacznie później, ale kiedyś spotkamy się na Powązkach i będę do ciebie mówił: Sąsiadeczko, uchylwieczko. <taki, <taki>, był, taki był Waldorf. Więc wywar wywar w, 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 w piętno ślad na, na tych, których spotykał, na, a ja miałem, a ja odziedziczyłem jego przyjaźń. przyjaźń po, po ojcu. Mhm. Pozwoli pan, bo uroczył, uroczył nas pan piękną opowieścią o tym. Za długą, jak zawsze. <grywa> w sam raz. <grywa> o tym, co działo się naprawdę w życiu wielu ciekawych postaci od Krakowa po Warszawę, ale na tej mapie jest także Opole. Jesteśmy w Opolu, w związku z tym chciałabym pana na koniec zapytać, czy ma pan również literackie, twórcze skojarzenia z tym miastem? Ja muszę pani powiedzieć, że z dużą radością e, zaproszony przez bibliotekę. Mm, Wojewódzką, jechałem do Opola, bo wstyd się przyznać, dawno nie byłem. Choć kiedyś jeszcze mój brat, Wasław Kisielewski, namawiał mnie, żeby pojechać kiedyś, ale nigdy się nie składało, żeby przyjechać na festiwal opolski, który był niezwykłym spotkaniem przez nie tylko ludzi śpiewających, ale w ogóle, w ogóle artystów tutaj się działo i anegdoty również krążą o tym, co działo się przy okazji festiwali. Opolskich. Mój ojciec z Waldorfem byli rorami na jednym z pierwszych festiwali opolskich, kiedy wygrywała Karin Stanek, kiedy, kiedy wygrywała Ewa Demarczyk. Także to było wydarzenie. Marzyłem o Opolu, bardzo, bardzo dawno nie byłem i jadąc, zastanawiałem się nad osobami związanymi z Opolem, które nie wszystkie nawet znam osobiście, ale które kojarzą mi się z Opolem. Właśnie różnie. No więc rodzinnie profesor Piotr Obrączka, dzisiaj profesor, kiedyś doktorant, młody student polonistyki, który zajął się historią mojej rodziny, a zwłaszcza Jana Augusta, czyli mojego stryjecznego dziadka, Jana Augusta Kisielewskiego, założyciela kabaretu Zielony Balonik w Krakowie. Dramaturga napisał dwie sztuki w sieci i karykatury, które grywane są nawet do dzisiaj. Nawet Andrzej Wajda e, w takim dużym spektaklu e, z biegiem lat, z biegiem dni e, użył tego. E, potem dziadek stryjeczny trochę oszalał, to znaczy oszalał naprawdę, dopadły go jakieś, jakieś te, ale był rzeczywiście zdolną postacią i właśnie jego czasom, jemu, a przy okazji rodzinie, poświęcił Piotro Brączka swoją pracę doktorską. Też pisze wspomnienia, teraz chyba jest w Bytomiu, E, dzięki niemu o, o rodzinie to ja dowiedziałem się więcej. <śmiech> <śmiech> Więc, a, a przecież studiował, studiował, a potem był wykładowcą w Opolu. To jedno nazwisko. Drugie nazwisko, pracowałem przez wiele lat we włoskiej agencji prasowej, gdzie zajmowałem się sprawami kościelnymi. Był czas, kiedy znałem prawie wszystkich biskupów z widzenia, z nazwiska, byłem w stanie rozpoznać. E, I wśród nich była jedna postać, niezwykła, też ważna, ma poczucie humoru. <grymne> <grymne> A przy tym niezwykle zasłużona dla dzisiaj już biskup Emeritus, biskup Alfons Nossel. Każdy jego wykład, każde jego kazanie e, to było, można powiedzieć wulgarnie, cacuszko, prawda? Dlatego, że tam było i coś lżejszego, i coś bardzo głębokiego. Prawda? Jego zasługi dla relacji polsko-niemieckich niezwykłe szalenie, szalenie ważne. Ale pamiętam, miałem okazję, jeździłem dziennikarsko na niezwykłe wydarzenie majowe, czyli piekary śląskie, pielgrzy męska pielgrzymka górnicza do piekar śląskich, do Matki Boskiej Piekarskiej. Przecież wyobrazić, jest zwykle jest jakieś 40 tysięcy. 30-40, może więcej mężczyzn. I, I ten taki śląski akcent wtedy. I pamiętam, to było wtedy, kiedy władze nie zgodziły się, żeby Jan Paweł II w ramach pierwszej pielgrzymki był. Bo ten Śląsk taki, tutaj my tu pracujemy ideologicznie, a tu przyjdzie papież, wszystko popsuje. I wtedy, I wtedy, pamiętam, biskup Nosol zabierał, zabierał głos niezwykle tak. Polemicznie wobec władz tamtych czasów, i tak dalej. Także niezwykła, głęboka postać, która mi się kojarzy kojarzy, kojarzy z Opolem, i zresztą ceniona, ceniona przez, i przez tych ludzi, których nazywa się inteligencją katolicką, przez, przez katolików, czyli człowiek z charyzmą, prawda? I ze śląskim akcentem takim porządnym, prawda? Także. No i jedna osoba jeszcze. Właśnie ucieszyłem się, bo gdzieś widziałem na jakimś portalu, że miała swój benefic, bodajże, czy coś, pani profesor Dorota Simonides. A dla mnie y, ja to nazwałem, bo właśnie tak, tak się zdarzyło, że pracowałem dla mediów zagranicznych, dla prasy zagranicznej, dla agencji y, w najciekawszych czasach, kiedy się działo. E, spędzałem wiele czasu w Sejmie. Dziś ktoś może powiedzieć, no co, a co mogło się dziać w Sejmie w latach 80. Otóż mogło. Dlatego, że wiadomo było, że stan wojenny ogłoszono i tak dalej, a wszystkie przepisy stanu wojennego trzeba było przegłosować później. No, wiadomo, że nie było z tym problemu w tamtym Sejmie, gdyby nie trzy zbuntowane kobiety. Ja to nazywałem trzy zbuntowane kobiety, że tutaj nagle wszystko przyklepane, zaraz nam się tu zdelegalizuje związki zawodowe, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba przepisy stanu wojennego też usankcjonować, stan wojenny usankcjonować i nagle trzy... Kobiety mówią nie. Non posumus. Jak, jak, jak. I to jest pani Dorota Symonidys, to jest pani e, Suchocka, Jak pani Suchocka miała Hanna? na imię. E, Suchocka. Y, jak miała na imię. Hanna. Hanna Suchocka, o właśnie. E, I pani Budzanowska, adwokatka, bardzo popularna, m, rogata, właśnie. E, I nagle. Wszystkimi metodami próbują, próbują politycy je jakoś zneutralizować, żeby nie powiedzieć, spacyfikować. Ja mówię, nie, nie możemy. No, to jest niezgodne. Warto przypominać takie postawy. Także potem, nie mówiąc o, tym, o działalności zawodowej pani profesor Symonides, prawda, cennej dla śląska opolskiego, dla opola, dla kultury tego. No więc takie. Takie trzy, takie trzy osoby na, na, pierwszy, na pierwszy rzut pamięci, można by powiedzieć. No i oczywiście nazwisko Karola Musioła, ale to już w kontekście. E, są ludzie, którzy zostawiają po sobie ślad, prawda? E, I nie trzeba być ich rówieśnikiem, żeby to nazwisko pamiętać, 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 prawda? Nie byłoby festiwalu opolskiego, gdyby nie Karol Musioł. Miejmy nadzieję, że będzie. Miejmy nadzieję. Miejmy Ale na... jaki? To jest chyba pytanie, z którym warto pozostać. Bardzo dziękuję. Mówi pani o nazwisku, tak? <laughs> O polskim nazwisku. No właśnie, o polskiej marce, tak, tego festiwalu. Przypomnijmy sobie te pierwsze festiwale, o których pan dzisiaj także w tej rozmowie. Oczywiście, bo to było, to było święto. I, i, I pamiętam huśtawkę emocjonalną, <coughs> dlatego że festiwal zawsze był wtedy, kiedy kończył się rok szkolny. I nie było wiadomo, czy się uczyć, czy jednak oglądać festiwal w telewizji. <coughs> no to są piękne dylematy, prawda? Taka, których taka, taka huśtawka. Część polskiej kultury. To no, chwała Bogu, że. Jest Muzeum Polskiej Piosenki, które może brzmieć, brzmieć lekko, ale, ale właśnie się tam udaje, żeby, żeby, żeby obejrzeć. Dlatego, że piosenki nie da się zamknąć w muzeum, ale z kolei można zrobić muzeum czegoś, co, co powstało lata temu, a, a żyje, bo teraz, kiedy młodzi sięgają. Po przeboje z dawnych lat. No to jest pyszne. To pamiętajmy, obserwujmy. Zatem miłej wycieczki, całkiem niedaleko od naszej rozgłośni. Poszukiwań owocnych w Muzeum Polskiej Piosenki, też tych pięknych muzycznych wspomnień. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję za, za, spotkanie. za miłe, miłe spotkanie. Obiecuję, że wrócę. Bo tak się jakoś trafiło, że sporo jeżdżę po Polsce i mało tego. Jako człowiek uradzony w Krakowie mogę to powiedzieć. Wystarczy wyjechać z Warszawy i od razu się. Nasza ojczyzna się jawi jakaś. Lepsza. No. <laughs> Pan Jerzy Kisielewski, dziękuję serdecznie. Rewiry kultury.